Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, większość ludzi oglądała, czy słuchała, czy słyszała o tym, co Joe Biden opowiadał. No i teraz trzeba się zastanowić, co partia republikańska, konserwatywna odpowiedziała na te wszystkie obietnice gruszek na wierzbie Bidena i komunistów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No to jest chyba najgorsza robota, żeby odpowiedzieć na to, co prezydent, aktualny prezydent w Białym Domu adresował do Kongresu Amerykańskiego, czyli do 100 senatorów, no bo jest dwóch senatorów na każdy stan. Czy mały stan jak Rhode Island, czy wielki stan jak Kalifornia, no to ma dwóch senatorów, no i do 435 reprezentantów. Reprezentanci są wybierani co dwa lata, także 2022 będą znowu wybierani. Senatorzy są wybierani co jedna trzecia senatorów jest wybierana co dwa lata, no bo jest kadencja jest 6 lat. No i Biden przemawiał do całego kongresu, czyli do mniejszości republikańskiej, no i do większości demokratów. Opowiadał te bajki. No słyszeliście, że w zasadzie no to wprowadza Związek Socjalistycznych Republik Amerykańskich, że to będzie Wenezuela. No mówi, że w tym wypadku Wenezuela będzie działała, że mówi, że to będzie Związek Radziecki, że w Ameryce Związek Radziecki będzie działał i tak dalej, i tak dalej. No i to jest kto mu odpowiedział? Odpowiedział mu Tim Scott. Tim Scott w środę młodszy senator z Południowej Karoliny. On w zasadzie zaoferował, przepraszam, zaoferował tą odpowiedź do Joe Bidena, który właśnie wyskoczył, powiedział, że wszystko zrobimy, wszystko damy, wszystko uzdrowimy, będzie pięknie, będzie paradise, będzie po prostu raj, wszyscy wszystko dostaną. No nie za bardzo wspominał, skąd to forsa ma być, no ale tak jak Margaret Thatcher powiedziała na początku, socjalizm jest piękny, dopóki nie zacznie brakować cudzych pieniędzy. No i teraz ludzie, no, normalni ludzie się orientują, że propozycja, żeby wszystkie koszty były pokrywane przez ludzi, którzy zarabiają więcej niż 400 tysięcy rocznie, no już nie rodzina, no bo jak jeżeli dwie osoby, no to też to jest 400 tysięcy, no to będą musieli płacić. Takich ludzi jest 4% w Ameryce, także 4% w Ameryce na długo nie wystarczy pieniędzy, żeby pokrywać wszystkie wydatki. No i później podatki zaczną przychodzić dla tych, którzy zarabiają 300 tysięcy, 200 tysięcy, 100 tysięcy, 50 tysięcy, 40, 30, 20. Także wszystkich opodatkują, ale debile wierzą, że jednak dziedzica się tylko zabije. No i tym Scott no to powiedział w zasadzie, no troszeczkę skrytykował, ale w zasadzie najbardziej to powiedział, co partia republikańska, co jest przeciwko, no ale również powiedział, za czym jest, no i te wszystkie zasady pryncypialne, które za tym stoją. Wspomniał o hipokryzji komunistów, szczególnie, że dużo demokratów wyzywa go od wujków Tomów. No, jeżeli czytaliście, taka książka była, Chata wuja Toma, no to był czarny niewolnik, który służył białym. No i biali komuniści w Ameryce wyzywają go od wujka Toma, czarni komuniści wyzywają go od wujka Toma, no bo on jest czarnym, on jest po prostu republikaninem, jest człowiekiem, który widzi po prostu, że ludzie są równi i każdy ma prawa. No i że komunizm, socjalizm to nie jest drogą do tego. Na Twitterze jak zwykle komuniści zadziałali, cenzura zadziałała. Tam
Zaczęła się taka, trend się zaczął na Twitterze, Uncle Tim, czyli wujek Tim, no bo nie jest Tom, tylko Tim. No i co Twitter zrobił? Twitter skasował, Twitter zablokował, zlikwidował, zamknął. Także że to są takie komunistyczne działania. Także jeżeli głosowaliście na Bidena, no to popatrzcie się, no to właśnie tak wy, komuniści, działacie. Może wy nie działacie, no ale wybraliście tych, którzy w ten sposób działają. Ale najbardziej takim elektryzującym momentem w tym wszystkim to było to, kiedy on w zasadzie tak na czysto powiedział w ten sposób, że temat dotyczący tego, co rozdziera Amerykę na połowę. Teraz Ameryka jest po prostu nieprawdopodobnie rozdarta na dwa kawałki. No i on powiedział, wysłuchajcie mnie dokładnie. Ameryka nie jest rasistowskim krajem. Tak powiedział Czarny, tak powiedział Murzyn, tak powiedział Tim Scott, który jest konserwatystą, który jest republikaninem. No większość normalnych ludzi to wie. 99% republikanów to wie. Duża część demokratów normalnych, mam nadzieję, że to wie, ale za dużo tych polityków, za dużo tych urzędników, no szczególnie polityków, oni się boją się albo nie są skłonni do tego, żeby się wypowiadać publicznie, ale on powiedział, że Ameryka nie jest perfekcyjna, Ameryka nie jest idealna, no ale jaki kraj jest perfekcyjny, jaki kraj jest idealny? No żaden kraj nie jest perfekcyjny, żaden nie jest idealny, ale powiedział, że rasizm to w zasadzie już nie ma w Ameryce, jest poza, jest jakiś tam, są oczywiście, są jakieś drobne sytuacje i powiedział, że on jako senator, no to rozumie, że czy zna to z własnego doświadczenia, że policja czasami zatrzymuje bez powodu, no ale statystycznie też policja zatrzymuje bez powodu białych. No tak samo powiedział, że ma doświadczenie, że kiedy wszedł do sklepu, no to strażnicy chodzili za nim, no ale statystyka no niestety jest taka, że jest jaka jest. No i co? Do czego miał pretensje? No największe miał pretensje, że w zasadzie komuniści zrobili z tej z rasy, z czarnej rasy bat do bicia. No po prostu bat do bicia, bat do zawstydzenia. No i powiedział, że lewacy chcą użyć ten bardzo bolesny okres z Ameryki, żeby po prostu zatrzymać jakąkolwiek debatę, żeby zatrzymać jakąkolwiek dyskusję dotyczącą dnia dzisiejszego, tak? No bo historia powinna nas uczyć, no a tutaj wygląda na to, że ten bat rasizmu, no to po prostu zamyka kwestię i przychodzi komisarz komunistyczny i rozkazuje, co ludzie mają myśleć. On powiedział, że on proponował najróżniejsze rozwiązania dotyczące policji, reformy policyjnej, po tym jak ten bandzior George Floyd dał fałszywe $20 Hindusom, był napakowany, nakoksowany, walczył i tak dalej. No to Tim Scott, on wiedział, że w zasadzie to był kryminalista, no coś trzeba zrobić ogólnie, no ale nie w ten sposób. No ale cały ten przekaz Tima Scotta, no to był o nadziei, że nadzieja w zasadzie no to wypełnia ludzi i ludzie czekają. Powiedział, że to powinno być jakaś radosna wiosna, że to powinno nadchodzić coś lepszego dla całego narodu. Powiedział, że amerykańskie rodziny, no należy im się coś lepszego niż to, co prezydent Biden proponował. Powiedział, że no i jak określił lepiej, co ma być lepszego niż to, co Biden obiecywał. No powiedział to, że tak jak za Trumpa przed COVID-em, przed całym tym cyrkiem tej paniki, no to ekonomia, no to była ekonomia po prostu szalejąca ekonomia. No trzeba pamiętać, że 8 lat Baracka Muhammeda Obamy doprowadziła do tego, że wszyscy spali, wszyscy się
wszystkim martwili. Później wszyscy się obudzili. Jak się obudzili, no to przyszedł COVID z Chin, no ale przez te 4 lata, no to Tim Scott jako czarny Amerykanin, jako senator, powiedział, że to była najlepsza sytuacja, jaka mogła być w ciągu ostatnich 70 lat na bezrobocie wśród Amerykanów afrykańskiego pochodzenia było najmniejsze, dla hiszpańskojęzycznych było najmniejsze, dla Azjatów było najmniejsze, także dla kobiet było najmniejsze bezrobocie w ciągu ostatnich 70 lat. Wspomniał, że zarobki wzrastały dużo szybciej dla tej najniższej 1/4 ludzi, wzrastały proporcjonalnie szybciej niż dla tych najwyższej 1/4 społeczeństwa. Także, że to wszystko się odbywało dlatego, że Republikanie skoncentrowali się i Trump się skoncentrował na tym, żeby po prostu żyć, żeby dać ludziom zarobić, żeby pracowali, żeby mieli zadowolenie, żeby podatki płacili, bo jak ludzie pracują, to bardziej płacą podatki niż żyją na bezrobociu. Teraz Biden po prostu kilka trylionów chce rozdać, zabierając innych. I Tim Scott jako czarny to rozumie. Tim Scott powiedział, że właśnie najlepsza przyszłość, no to nie będzie, nie przyjdzie ze stolicy, nie przyjdzie z Waszyngtonu, nie przyjdzie z tego szarlataństwa liberałów, komunistów i lewaków. Powiedział, że to musi przyjść wszystko. Musi to wszystko przyjść od ludzi, że to musi przyjść, że to musi być jakiś wspólny sens, normalny sens i jakieś wspólne miejsce do dyskusji. Powiedział, że Biden no ogólnie jest chyba dobrym człowiekiem, ale jednak te szaleństwo wydawnictwa i rozdawnictwa jest nieprawdopodobne. No i tym Scott powiedział, że najważniejsze to jest możliwości. Powiedział, że możliwości dla obywateli, dla zwykłych obywateli, że no i on powiedział coś takiego, że jego rodzina, że historia rodziny, no to w zasadzie to jest w ciągu jednego życia, rozmawiał o swoim właśnie dziadku, który niedawno mu zmarł, no ale on został senatorem, a jego dziadek jeszcze zbierał bawełnę na... nie był niewolnikiem, no ale zbierał bawełnę, a teraz jego wnuczek jest senatorem, także to jest duży przeskok, jest duży postęp, no i on tego broni, on mówi, że możliwości są, że dla pracujących, dla ciężko pracujących, uczących się ludzi, no to te możliwości w Ameryce są. Także, no oczywiście lewacy skrytykowali go, bo powiedzieli, że dziadek miał tam parę hektarów i w zasadzie to nie był parobkiem, tylko był właścicielem, czy tam może nawet nie był właścicielem, tylko że on jakoś dzierżawił. No ale komuniści spłukali, zbryzgali z błotem dziadka Scotta, bo powiedzieli, że no tak, faktycznie zbierał koton, ale zbierał koton dla samego siebie. No to co można jeszcze więcej chcieć, tak? Murzyn, który był na tyle przedsiębiorczy, że miał tam parę hektarów, które sobie uprawiał. No komunistom to nie pasuje, tak? Komuniści chcą po prostu uzależnić ludzi, szczególnie murzynów, od tego, żeby głosowali za tą kiełbasę wyborczą. Ogólnie Tim Scott no to przedstawił taką optymistyczną wizję republikanów, podkreślającą szacunek do pracy, tak? Bo to jest najważniejsza sprawa, szacunek do pracy, no bo jeżeli wszyscy pracują, no to wszyscy płacą podatki, jak wszyscy płacą podatki, no to wszyscy mają jakąś taką indywidualną wolność do wypowiedzi, wolność do działania, wolność do własności prywatnej. No i skrytykował, że rząd komunistyczny uzależnia ludzi od siebie. Rząd musi jednym zabierać, żeby drugim dawać. No i to stwarza niesprawiedliwość społeczną, no bo
pewni ludzie żyją kosztem innych ludzi. No i to nie jest równość, tak? Jeżeli komuś jest zabierane, żeby być dawane drugiemu, no to nie jest równość. No i tym Scott jako czarny podkreślał, że te wszystkie możliwości są dostępne na dzień dzisiejszy do wszystkich. No i że ogólnie gospodarka, czy jeżeli wszyscy są lepiej się im wiedzie, no to całemu państwu się dużo wiedzie. No, partia republikańska no jest trochę podzielona, jest zdenerwowana, no szczególnie tym oszustwem głosowania na Trumpa w 2020 roku. No i widać, że to jest oszustwo, tak? No bo jeżeli niby 90 milionów głosowało na Bidena, a teraz Bidena oglądało 11 milionów, no troszeczkę więcej niż Oscary, ale troszeczkę mniej niż futbol amerykański. No to coś znaczy, tak? No już naprawdę trzeba być kretynem, żeby nie rozumieć, że jeżeli oglądało go 11 milionów, a głosowało 80 milionów, to coś się nie zgadza. Trumpa oglądało około 25-30 milionów za każdym razem, no i głosowało 70-80 milionów. Także połowa ludzi, którzy głosowali na Trumpa, co najmniej oglądali na Trumpa, a tutaj wygląda na to, że 1/8 ludzi, którzy głosowała na Bidena, oglądała Bidena. Tak, także jest to dla normalnego człowieka, to widać, że to jest oszukaństwo, było oszukaństwo. Także 2022 to się wszystko zmieni. Biden z tymi całą tą bandą komunistów, którzy pociągają sznurki za nim, no to stara się wepchać w gardło Amerykanom ten rząd planowania gospodarki komunistycznej na siłę. Dopóki nie zostaną wyrzuceni w 2022. Jak zostaną wyrzuceni w 2022, kongres się zmieni. No i to jest ten problem, to jest ten właśnie problem, który komuniści wprowadzili, że komuniści nie chcą działać w tak zwanym głosowaniu większościowym, czyli 60% powiedzmy w Senacie, czyli na 60% do 40%, no co to znaczy? No to znaczy, że na każdych dwóch senatorów, którzy są przeciwko czemuś, jest trzech, którzy są za czymś. Teraz przy tym głosowaniu, czy przy decyzjach 50% plus jeden osoba z kongresu, no to jest to, co powoduje, że co 4 lata, co 2 lata jest huśtawka. No i ta huśtawka, no to widoczna jest czy w Polsce, czy we Włoszech, gdzie są te partie małe partyjki, no ale to komuniści pchają. Ameryka potrzebuje jakiejś dzisiaj tej partii opozycyjnej, żeby przeciwstawiła się tym lewackim planom komunisty Bidena i wszystkich tych międzynarodowych komunistów. No Ameryka nie upadnie, stanu wojennego nie będzie, to się wszystko się zreperuje i poprawi, no ale trzeba głosować. Także jeżeli mieszkasz w Ameryce, masz obywatelstwo, możesz głosować, głosuj za normalnych. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Czujesz szałeczka do subskrypcji? Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Dziękuję wszystkim republikanom, konserwatystom za to, że wierzą Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina. Uczciwość i tradycja coś znaczy. Przekaz dla socjalistów amerykańskich. Popatrzcie się coś, co się dzieje. Zamordyzm jest dosyć szybki. Czarnego senatora Tima Scotta Twitter blokuje. Także to jest socjalizm. Jeżeli tego jeszcze nie widzicie, no to nie wiem, co musicie zobaczyć, żeby zrozumieć i iść po rozum do głowy. Głosować nawet jako normalny demokrata, głosujcie na normalnych republikanów. Ta nienawiść do Trumpa
troszeczkę was chyba załatwiła. Zdrowia dla normalnych.